Kurwa, wiedziałem, żeby go nie gasić, no. A pierdolę. Halo, cześć, tu już wyjechałaś? Halo, no. To wiesz co, nie parkuj tam wcześniej, tylko podjedź bliżej, bo mi kład padł i trzeba będzie odpalić go z tych, z kabli. Okej. Okay. To tam podjedź pod sam tor praktycznie. Dobra, ja jestem z 4 minuty. Dobra, dobra, dzięki, cześć. Siema, witam się z wami dzisiaj już bezpośrednio na torze. I dzisiaj będzie trochę inny format, inna forma, ponieważ będę pełnił rolę nauczyciela. Moja siostra chciała się trochę poduczyć, spróbować pojeździć, więc dzisiaj będzie szkolenie. Zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy, jak wam to się spodoba. No i też przy okazji pomoże mi odpalić kłada, bo coś tu jest, albo gdzieś prąd ucieka, albo jest słaby akumulator, bo nie chce mi teraz zagadać. W domu odpalałem go z prostownika, więc jakoś się udało teraz. Miałem go nie gasić, ale go zgasiłem. Jest tak jest, także ona zaraz podjeżdża, palimy go z kabli, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. No i się stało i sytuacja wygląda tak, że no nie odpalił kład, a w samochodzie nie było kabli, więc Ada pojechała do domu zabrać kable z innego samochodu. No ja stoję i czekam. No i zobaczymy, co z tego będzie, bo jak to będzie gasnąć, no to co chwilę, no to no nie pojeździmy sobie dzisiaj, bo no będzie co chwilę gasł, szczególnie przy nauce. Przyjechało wsparcie. Nie wiem, czyli. O, może teraz będzie widać. Dobra, palimy. Dawaj tutaj, może podjść przodem. Palimy go i sobie chwilę pochodzi, może mi się naładuje. Dobra, jeździłaś kiedyś? W ogóle siedziałaś kiedyś wcześniej? Na nim nie. W ogóle na jakimś kładzie. No jeździłam. Dobra, siadaj tam. On jest teraz na luzie. Mokro. No, tak się ubrałaś. No nie ma aż takich ubraniek. No ale nie ma, dobra, jakieś inne pomagać. Dobra, na razie na sucho, tam masz sprzęgło. No. To odpalasz na sprzęgle, znaczy trzymasz to i odpalasz. I na razie tu masz gaz, bo ty jeździłeś na tym Polarysie, prawda? Niebieskim. No. Wiesz co, mam takie uczucie, że chciałabym zapiąć pasy i tak. No nie zapniesz tutaj, niestety. I teraz tak, to jest hamulec, ale na razie spróbujemy na samym sprzęgle go odpalić. Czyli jak go odpalimy, wrzucimy jedynkę, ty będziesz po prostu. Ada. Ja nie umiem wrzucać biegu. To ci zaraz pokażę, poczekaj. Będziesz powoli po prostu puszczać sprzęgło. Patrz, trzymasz tak i powolutku puszczasz. Wtedy on powinien złapać na. Powinien skoczyć na bieg i powinien sam ruszyć. Jak już ruszysz, przecież kawałek i później znowu wciśniesz sprzęgło, wtedy on się zatrzyma. Jak się zgaśnie, to będziemy wtedy z gazem operować. I teraz tak, jak go odpalisz, tu się będzie paliła kontrolka zielona, ale to ja ci powiem. I wtedy wciskasz sprzęgło i w dół po prostu tą dźwignię. I na jedynce na razie będziemy próbować. Jest teraz na jedynce, widzisz, się pali. Dobra, i teraz tak, pamiętaj, ruszamy ze sprzęgła na razie. Czyli jak go odpalam, zatrzymasz, później łapiesz. Odpala tu? Tak, tylko musisz mieć sprzęgło wciśnięte. No. Sprzęgło odpala, ja ci go odpalę, jedynkę wbijasz i później delikatnie puszczasz sprzęgło, aż on ruszy. I dopóki nie puszczę sprzęgła, on nie ruszy. No będzie powoli ruszał, bo powoli. Dobra, będziesz. A ja się hamuję tym ewentualnie. Tak, tak, gazu na razie nie dodawaj. Zobaczymy, jak będzie A ile jest biegu? 5. Tylko jest jedynka w górę, dwójka, trójka do piątki później w górę leci. Znaczy jedynka w dół, a reszta w górę później. Dobra. No, jedynka. I powolutku. Powoli, powoli. No, 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 powoli. Za szybko. To szybko? Za szybko. Za dużo do. Pokaż mi na chwilę. No może tu jest za grząsko. Jeden? Nie, jedynka. Dobra, zostaw na jedynce. Widzisz? Dobra, jednak musimy z gazem. Czyli powolutku będziesz musiała dodawać gazu. Dobra, niech już będzie na jedynce. Dobra, dobra. I powoli puszczasz sprzęgło i powoli gazu dodajesz. Tylko nie do końca, tylko dodaj trochę i powoli puszczasz sprzęgło. Za szybko sprzęgło puszczasz. Kurde! A gdzie ci kończy rękę? Oj pokaż, daj, może ja sobie najpierw pojadę. Sieć. Dodaj lekko gazu. Tak, żeby trochę zawarczał i puszczaj. I później puszczasz całkowicie, tylko na gazie operujesz. Tylko delikatnie z tym gazem. Weź na maksa w dół, kliknij parę razy w dół i teraz w górę.
samego sprzęgła jeszcze raz. Dlaczego sprzęgło? No bo za wolno jedziesz i gdzieś zgaśnie. Aha. Jak w samochodzie. To tu jest ciepłe i czego nie dotykać? No kolektor ci pewnie grzeje, wydech cię pewnie grzeje. O kurczę. To ma pojeżdżone pewnie. Dobra, dawaj go znowu do kabli, muszę go dopchnąć znowu. Nie no, ale on się nagrzał trochę. Spróbujemy jeszcze raz. Jak się nie uda, no to trudno. No to na dzisiaj będzie koniec. I teraz znowu ze sprzęgła, tylko ja z tobą usiądę. I tu po prostu się spróbujesz. Jest? No dawaj, dawaj. O. Dowolno teraz. Dawaj. Gazu. A. Wrzuć w luz. W górę, w górę. Połóż rękę tutaj delikatnie, połóż kciuka. Dawaj do sprzęgło. Jedynkę wrzuć i popuszczaj, ja bym dodawał gazu. I teraz to dojeżdżę? Nie, teraz to sam nie wiem co się stało, chyba za mało gazu albo za szybko sprzęgło opuszczałaś. Puść! Dlaczego nie czuję w ogóle? No nie słyszysz jak on zmienia w ogóle obroty pracy silnika? By było. Thank you.
Thank you.